Siemanko, z tej strony Maksior, a to jest kolejny po bardzo, bardzo długiej przerwie odcinek mikroporadnika do walk z bossami w Bloodborne. I dziś zajmiemy się męczennikiem Logariusem. Doszedłem do wniosku, że warto by to skończyć w końcu te poradniki, a też wy się upominacie, więc no, głos ludu. Męczennik Logarius to jest boss, którym bardzo dobrze sygnalizuje swoje ataki. Pierwsza rzecz podstawowa, nie podchodźcie do niego tak jak ja to zrobiłem tutaj i starajcie się unikać jego ataków dystansowych i brać poprawkę na to, że on lubi sobie wybuchać. Natomiast, jeżeli chodzi o taktykę walki z nim, wpadamy w niego po prostu po chamsku i tłuczemy go ile wlezie, jeżeli atakuje kosą, bo ataki kosą zadają co prawda duże obrażenia, ale są wolne, bardzo czytelne i łatwo jest go zastanować przy tych atakach i jednocześnie łatwo jest wpaść w swoje combo, aż do końca staminy można walić. Natomiast kiedy atakuje mieczem, jeżeli dobrze się nie wbijemy z timingiem, lepiej jest po prostu odejść, poczekać aż on skończy swoje combo i dopiero spróbować ataku po raz kolejny. Uważajcie na te wybuchy, bo one są dosyć groźne, zadają całkiem duże obrażenia, ale są sygnalizowane całkiem nieźle. Poza tym po wybuchu jest on jakby podatny na stan, na zastanowanie, więc należałoby to wykorzystać na swoją korzyść. Kiedy on lata, należy pamiętać o tym, żeby być jak najbliżej niego. Jeżeli będzie chciał zaatakować nas kosząco, będziemy to widzieć, bo on to dobrze sygnalizuje. Jeżeli będzie chciał uderzyć w ziemię, nadal, jeżeli będziemy blisko niego, jesteśmy w stanie tego uniknąć. O, proszę, nawet prąd mi wyłączyli w trakcie nagrywania tego. Tak czy tak, żeby było... straciłem wątek przez to wszystko. Tak czy tak, żeby unikać jego ataków z powietrza, należy zawsze robić uniki w jego stronę. Możliwe, czasami gra się wykrzacza, trudno mi jest powiedzieć, czy to już spaczowali, czy nie, bo dawno dosyć nie grałem. Natomiast czasami nawet mimo tego, że nas nie trafi, zaliczane są jakieś minimalne obrażenia, nie należy się tym jednak przejmować. I starajcie się cały czas wykorzystywać te jego wolniejsze ataki na swoją korzyść do zastanowania go, bo wtedy tak naprawdę zadajecie mu największe obrażenia. Jeszcze jedną rzeczą, która przemawia na waszą korzyść, jest to, że na tej planszy są wieżyczki, które możecie wykorzystać dla swojej przewagi. Tak naprawdę w jego wszelkich kombach, w jego atakach dystansowych możecie się schować za tymi wieżyczkami. No oczywiście nie przesadzajcie, bo jak powszechnie wiadomo, we wszelkich grach soulsowych ataki przez ścianę są rzeczą nagminną i jest to całkowicie normalne. Podstawową rzeczą, najprostszą rzeczą, którą możecie zrobić, żeby go pokonać, jest wyczekać moment pomiędzy jego atakami. On ma dosyć duże przerwy, tak naprawdę pomiędzy swoimi kombami czy atakami z powietrza. Tak zresztą jak widzieliście, tutaj stał i czekał, aż ja podejdę. I walcie do końca staminy, bo on nie ma statystyki, która jakby utrzymuje jego równowagę, to się pose chyba nazywa. On ma dosyć małą równowagę i tak naprawdę każdy nasz cios zmniejszy, powoduje jego zachwianie. No i dobra, i to by było na tyle. Podstawowa rzecz jeszcze, którą mogę wam polecić, która wam bardzo powinna ułatwić tę walkę, to zaopatrzcie się w buff ognisty, czyli ten ognisty papier, który zdecydowanie zwiększy obrażenia i ułatwi tę walkę w bardzo, bardzo dużym stopniu. Dobra, mam nadzieję, że się przydałem. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i do następnego. Cześć.